No przecież szlak mnie zaraz jasny trafi, proszę państwa. Ja tu siedzę, napierdzielam już z 2 godziny, a dokładnie godzinę 52 minuty i teraz dopiero zorientowałem się, że mi mikrofon nie działa. Bo coś się zrobił? Odłączył się. Ja nie wiem dlaczego tak czasem ma ten mikrofon. Kiedyś jak miałem ten swój, co mi jeszcze działał, to była taka sytuacja, że nigdy w życiu przez parę lat jak go używałem, nie miałem żadnego najmniejszego problemu z tym mikrofonem. Po jakimś czasie zepsuł się, ale to ze względów, że tak to ujmę, eksploatacyjnych i tego, że spadł mi na podłogę i się coś w środku rozpierdzieliło, ale to nie jest ten, to nie jest ważne teraz. Wracając do tematu. Od tamtej pory używam, bo jeszcze sobie nie kupiłem swojego, to używam Danielowego mikrofonu i nie wiem dlaczego on tak ma, że czasem po prostu po wyłączeniu komputera i potem ponownym go włączeniu on jakby się nie wykrywał i trzeba go jakby wyciągnąć, wsadzić z powrotem, zresetować ustawienia i dopiero wtedy wiesz, i wtedy dopiero słychać. Tylko że jest kolejna taka sprawa, że ten mikrofon, proszę państwa, no jakby to ująć, nie zawsze tak ma, że czasem trzeba to zrobić, czasem nie trzeba tego robić. I kurde, dzisiaj się tak stało. Tak samo na Waroldzie miałem. Ostatni dzień jak ogrywałem Warolda, miałem dokładnie tą samą sytuację, że nawet o tym nie widziałem. Bo mi program pokazuje, że normalnie jest ten mikrofon podłączony i tak dalej, ale fizycznie nie jest. No i jestem teraz bardzo zdenerwowany, bo godzinę gadałem. No i gówno z tego mam. No karwa kawka, synek. Toż to jest żart. Nieśmieszny nawet. No cholipka, no. Jak pech to pech, wam powiem. Jak pech to pech. Jak pech to pech. Ale jestem teraz bardzo smutny z tego powodu i wręcz zdenerwowany. Zniesmaczony, o tak bym to nawet ujął. Jestem zniesmaczony. Ja pierdzielę, no przecież to jest państwo w państwie. No tak to się nie godzi, no kochani. No kochani, no co to jest? Co to jest? Ale cringe'owa. O cholera, no. Stiltowany jestem teraz, stiltowany. Żebym się nagadał. I gówno. Trzeba uważać. A najśmieszniejsze jest to, że tak w 80% przypadków, zanim w ogóle odpalę cokolwiek, to sprawdzam, wiesz, robię sobie nagrywkę z 5 sekund czegokolwiek, nie wiem, pulpitu i sprawdzam, czy słychać wszystko, ale dzisiaj z automatu pomyślałem sobie, nie no, przecież wczoraj normalnie ogrywałem, a dzisiaj ten. A dzisiaj... nic, do dzisiaj nic nie zmieniałem, no to będzie działać elegancko, no i gówno. Co ciekawego gadałem? Dużo ciekawych rzeczy gadałem. Bardzo. Na temat moich przemyśleń, na tego moda do tej pory, na temat tego, jaki kabelet jest dziwny. Oczywiście śmiałem się z własnej głupoty, ale kilka ciekawych taktyk, jak pokonać demony i grać pułapkę offside'ową na nich. Czemu się wróciliście do tego samego miejsca? A już idźcie jak chcecie. Po prostu dotrzeć musicie tutaj. Nie będę gadał znowu, bo ja zapomniałem już co gadałem, tak? W jeden ci nie powtórzę, nie? A poza tym ciężko by było mi teraz w 10 minut opowiedzieć to, co gadałem przez godzinę 40. A to teraz to już za późno. Teraz to za późno, bo to byłem, wiesz, w ferworze walki, to lepiej się gadało. Teraz to wiesz. Jedną rzecz zauważyłem, że kabelet to siusiak, to na pewno. Ale klasa ciekawa. Pod ogień. Ja lubię takie damage'owe.
Aha, bo tu była łódź tylko dostępna, nie? Ja pierdyka, przecież ta gra to jest... Niesamowitość. Dobra, i tak musimy tam we dwóch jakoś dopłynąć. Ale to jest najdłuższe przedłużenie, które chyba zrobiłem w życiu. To co teraz odpierdzieliłem. Przyszło tyle jednostek tam dokupi za ten czas, jak ja tam dopłynę, że głowa mała. Dobra, płyńcie sobie. Mówiłem o tym gotiku, że jak byłem w pracy, to przyszedł mi zajebisty pomysł do głowy, który spowodował, że w 3 minuty zrobiłem, że działa elegancko, wszystko pięknie, ładnie. To, co wczoraj żeśmy się zastanawiali, jak to zrobić. Okazało się, że odpowiedź jest najprostsza na świecie. Coś, co działa bez zarzutu od tylu 10 lat. Tajemne taktyki. Czyli co zrobiłeś? No a nie wiem, czy ja mogę mówić takie rzeczy, chociaż wedle prawa jest to legalne. Bo jeżeli masz zakupioną grę, która nie działa, ale masz ją kupioną, to po prostu spirać starą wersję z neta. Bo gry w wersji pirackiej nigdy nie mają problemu z uruchomieniem się, gdyż są robione w przeciwieństwie do tych wielkich korporacji przez profesjonalistów. Jak mogłem? Mogłem, wedle prawa można. Jeżeli zakupisz sobie grę komputerową, lecz z jakichś powodów ci ona nie działa, to możesz po prostu pobrać z internetu i to już nie jest piractwo. No tak, tak działa prawo, bo fizycznie masz ją zakupioną, nie? Tylko z jakichś powodów nie działa po prostu. Nie wiem, płytka ci się zarysowała na przykład, albo wersja dystrybucyjno-cyfrowa, która została udostępniona przez tych, może nie działać. Takie rzeczy się zdarzają. Kurde, ona zdąży. Najpierw kabelet miał ją osłabić. Ciekawe, co zrobi. To jest taki taktyczny sejwik. A nie, wycofa się, dobra. No. No różne rzeczy siedzą po ludziach. O! Ja ci dam to na przykładzie. Jak kupisz sobie towar jakiś, na przykład pralko-suszarkę, i ci przyjdzie wadliwa wersja, to masz paragon, masz to wszystko, no to zwrócą ci kasę, albo ci dadzą po prostu nową, nie? I nie ma z tym nikt problemu. Tak działa. No, jak to się mówi? Prawo konsumenta, no. Więc na luzie. Także wlazłem na stronę, ściągnąłem sobie Gothica 1, starą wersję, bez żadnych gównopaczy i elegancko śmigało. Minutka minęła i od razu można grać. Ale ma armię, ja pierdykam. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, czy ją osłabię na tyle, żebym ją pokonał potem. On nie ma kontrataku, więc spróbujemy to wyciągnąć. Tylko czy on jest pierwszy, czy ja? Z 528. Ja jestem pierwszy. No to wyciągnijmy kontratak. I potem zaatakujemy arcydiabłami. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że przeciwnik... O kurde, i tak mi trafił. Zawsze, ale to zawsze dobiega tymi zasranymi cerberami i zmorami do mnie, a ja nigdy nie mogę. To jest takie oszukaństwo. Oszukaństwo. Nie mam many, ja pierniczę. Dobra, wybijmy po prostu jak najwięcej tych cerberów i zmur i tyle. Na resztę jakoś będziemy musieli sobie dać radę. Pytanie, czy ona w jedną turę dwóch nas zaatakuje? Bo ja nie przesyłałem sobie jeszcze jednostek. Nie mów mi, że ona arcydiabła mi uwiodła. O cholera, niedobrze.
Bez kontrataku, to dawajcie. Trzeba się pozbyć tych serwerów. Zmory mi się przywały, spróbujemy mu trochę impów upić. Pewnie umrą, ale walić to, no pewnie, że tak. Moje własne arcydiabły zabijają moje własne sukupy. Państwo w państwie. Hipnotyzer zasrany się znalazł. Gównianie ta walka wygląda. Nie za duże straty, że tak to ujmę, wrogowi nabije. Ze względu na to, że te moje arcydiaboły są przejęte przez niego i sobie chłop robi co chce. Gówno zrobiłem to w tej walce tak naprawdę. Go tylko pogilgałem po jajcach tak naprawdę. Na ile on ma tą hipnozę? Na 2,5 tury XT. I on może arcydiaboły, tak potężnej jednostki, w takiej wielkiej ilości sobie zahipnotyzować po prostu. Jeszcze sam moimi arcydiabłami przywołał dla siebie te czarty. Niesamowita sprawa. Który ona ma level w ogóle? 18. Bardzo mało mu tych jednostek pokonałem, prawie nic. No i spróbujemy, no. Wyzwanie. Wyzwanie, spróbujmy. Spróbujmy, jak nie to sobie najwyżej wczytam, bo jestem tak stiltowany tym mikrofonem, że mnie trefi zaraz. Ciekawe, czy dobiegną. No patrz, no dobiegną, no oni zawsze dobiegną, no. A jego te gówno koszmary też dobiegną, no przecież chłopie, co to się dzieje? Dobra, ubijmy ich trochę. Całą manę mi wyszli, ale to walić. Ten bohater aż tyle many nie potrzebuje, na szczęście. No nic, to bij smoki i enty. One są wytrzymałe, przeżyją. Pierwsza w nawałnicę. Chyba, że ja pierwszy ciebie zaatakuję. Zmory i cerbery by się przydało wyeliminować. Nie ustawisz się tak, żebym dwóch zaatakował, nie? Nie. Ale mógłbym atak frontalny, tylko nie wiem, czy na zmory, czy na cerbery. Na cerbery chyba. A walić! Gramy na all-in! Przynajmniej oni będą fokusować te smoki, przez co ja troszkę czasu zyskam. Bo będę mógł próbować ich wystrzelać wszystkich. Bo teraz zmory zaatakują smoki, potem cerbery zaatakują smoki. Albo nie! Po nimfy poleciał jednak. A to frajer. Ale to kontratakami go spopielę przynajmniej. Teraz moje jednorożce mogą zaatakować jego arcydiaboły na przykład. Ale wolę zaatakować najpierw tych. Arcydiabłów smoka poleci, zabije z 5? 8, o kurde. Muszę szybko wyeliminować te sukuby, żeby mi nie uwiódł jednostek. Proszę ze szczęściem, dziękuję ci druidzie. Teraz przydałoby się ich wyeliminować jak najwięcej. 36 ich zostało. No mam skromną nadzieję, że... Kurde, oni by podeszli wtedy. Pytanie, czy podejdą po tych tancerzy. Pewnie podejdą, no. Ale mam skromną nadzieję, że... Czekaj, kogo ja nie lubię? Sukubów, tych i cerberów. Dobra, zróbmy też strzał. Jak nastawienie? Jak się zacznie, to się zacznie.
Spróbujmy wszystkie te spalić, może się uda. Nie da rady jej. Tylko teraz, żeby mi nie uwiodła tych jakichś posranych jednostek. Jak 14 sukubów na przykład da 60 entów przejąć, to fikneba ze śmiechu. No i nie udało się dobrze. No a myślałem, że na bagnach weźmiesz. Hi, hi, hi. Ty, na dwie kratki w pouko się uderzył. Ja pierdyka. Ale trihard. Dobra, trzeba się pozbyć z mur. I diabołów. Diabły na końcu. Najpierw to i to. Potem leci reszta. Chociaż mógłbym... Nie, dobra. Najpierw pozbądźmy się... Cerberów. Dobra, Cerbery poszły do piachu. Teraz łucznikami musimy pozbyć się... Czarty nie podejdą. Koszmary nie podejdą, bo są unieruchomione. Pozbądźmy się dużo tych impów. Bo jakby legion impów mnie uderzył, to byłaby lipa. Teraz tak, arcydiaboły nie podejdą, bo są za daleko, chyba że przyteleportują mnie do kogoś. Więc na razie gramy na czas. Bo ja tu mam znowu tury strzelcami. I teraz tak. Bohater... Akurat może już bić te czarty. Jak chcesz, Laron, to spróbuj, jakby to na bagnie wyglądało. I teraz tak, czy ja chcę im ściągać kontratak? Wolę ja zacząć ich atakować niż oni mnie, bo ja mam szansę na szczęście albo właśnie na oślepienie. Teraz tak, przydałoby się obić i tych, także rzucimy tutaj kamienne kolce. Impy na pewno nie podejdą, więc tutaj już trzeba te silne jednostki jakoś obijać. I tak też zrobimy. To zaboli. Implozję ma! Ale jakąś nie taką absurdalnie silną, więc jeszcze na luzie. Znowu oślepiony. A te przeżyły! O kurde. Dobra, i teraz enty idą na spotkanie z czartami. 60 ent... 64 enty kontra 60 czartów. Sprzedawców w obozie na bagnie jest co najmniej 3. To ci zagwarantuję, że co najmniej 3 jest. Dobra, obijmy trochę arcydiabołów, póki jest... Jeszcze nie ma ich tury. Ogłuszyło ich trochę. Więc wywaliło ich trochę w inicjatywie do tyłu, co mi się bardzo podoba. Bo jednorożce będą mogły sobie zaatakować kogoś teraz. I to niech będą czarty, bo nie ma kontrataku. Kurde, źle to wygląda. Łucznicy bardzo szybko mi umierają. Dobra, ty dobij te sukuby w końcu. Bardzo bolą te arcydiabły. Ale wierzę, że druidzi dadzą radę ich mocno obić. Dobra, dobijmy te impy, bo one zaraz by zaatakowały drzewce. A one bardzo dużo biją. Nie bij druidów! Ile ty masz tej many? 53 jeszcze. No to kurde, no. Zniszczymy jej tą walić tą balistę. Trzeba się pozbyć tych silnych jednostek. Może oślepisz ich. Nie oślepisz. No i po jednorożcach. No i została końcówka jednostek. Arcydiabeł ma rundę. Oj, to zaboli. Jak mi zabije więcej niż 10 entów, to jestem w dupie. 5, 6. Ale teraz są unieruchomieni, więc tylko bohaterka może strzelać i bić moich z tych strzelców. Dobra, zaatakujmy najpierw te czarty. Trzeba je unieruchomić, żeby się za bardzo nie przedostawały do tyłu. I trzeba je szybko wyeliminować, bo zaraz będą miały turę. To do ciebie jeszcze możesz na spokojnie wykonać questy dla balu z dzielem, bo sprzedajesz to szkodnikom. Więc z nimi handlujesz. Ale towaru z balami już nie możesz handlować, co mają na stanie, bo oni też sprzedają ziele osobno. No tak. No to jest zadanie dla Laresa, żeby przyłączyć się do szkodników, nie? Dobra, czarty upadną za jedną turę. Arcydiaboły powinienem teraz zaatakować, nie te. Dobra, ale enty elegancko tankują, więc na luzie. Dobrze, że wziąłem tych tankowatych, a nie tych z obrażeniami. Kurde, to już chyba z szóstą implozję zrzucasz. Zero many masz teraz dopiero. Dobra, dobijmy już te czarty, bo miecz Vorpal, żeby nie klepał mnie tak bardzo.
Pyk, dobra, i zostały tylko arcydiaboły. Albo aż arcydiaboły. Ale to on zarzuca pomysł, żeby od nich to ziele wziąć, nie? Znaczy, żeby od nich tą kasę, że chce mieć część udziałów. Ale to! Jak będę grał, to zobaczymy. Dobrze, że mam to wysokie morale i szczęście. Przez co ci druidzi, kurde, hardkorowo karują w tej mapie. Z łucznikami, muszę przyznać. Cały czas szczęście, morale, 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 szczęście, morale. I tak w kółku, Macieju. Daje? Ale daje, ma tam trochę ziela. Można bardzo sobie przyspieszyć niektóre zadania. A czy takie jedno szczególne. Dobra, udało się. Ale expa by było, jakby ktoś inny to wygrał. My musimy teraz podbić zamek, który nie powinien być zbyt trudną rzeczą. O kurde. Zdar. Przeciwnik sobie kupił Zydara jakiegoś. Dobra. Proszę, nie dokup sobie więcej jednostek. Średni, niski. Dobra, jak tak chcesz się bawić, ja nie mam z tym żadnego problemu. Bo chłopie roztropie. Ja też sobie mogę kupić więcej jednostek. Nie mam many, fuck. Ale enty weźmiemy. Dobra, bohaterem pewnie zaatakował tyle. Przegrana. Aha, bo to w zamku jest, no tak. No to ładnie, muszę podbić zamek mając 30 łuczników i 17 droidów. No chyba śnisz. Tu by się kabelet. O ja pierdykam, przecież ma z całego tygodnia jednostki. Najpierw tych trzeba wybić, żeby hipnozy nie było. No i lipa jest to, że wieże mnie będą bardzo mocno kąsać. Ale zobaczymy. Mam dużo entów. Więc najbardziej niebezpieczne będą właśnie ataki wieżami. No i przeciwnik ma tylko pierwszy poziom, więc no. Kurde, 6 tylko ubijesz. Dobra, już ubitych 6. I co? 774 rogatych nadzorców? Co jest? Skąd on ty ma? Co jest? Skąd ty tylu masz? Kurde, jakbym miał o 2 kropki ruchu więcej w poprzedniej turze, to już bym to przejął, bo chłop nie zdążyłby jednostek kupić. Skąd masz w ciągu tygodnia mu się 700 rogatych nadzorców zrobiło? Chyba śnisz. No, 700 rozwali przez 37 entów, to spokojnie. Bez dwóch zdań. Nie mam strzelców ani nic takiego, kto by mógł się tymi zająć jednostkami. Przecież ty, co ty? Ja pierdykam skąd niby, przepraszam, skąd? Z jakiejś to okazji ma chłop tyle jednostek nagle. Wystarczy, że będzie dawał turtla i ja nie otworzę bramy po prostu. I mnie rozwali wieżami. Jakbym grał Markalem, to by nie było żadnego problemu. Jeszcze smutek mi rzucił. Skąd on ma 700 zasranych, rogatych demonów? To bym chciał wiedzieć. Naprawdę chciałbym to wiedzieć. I zobaczymy, ile byśmy entami zabili. Szczególnie, że jedna wieża będzie biła tych entów mocno. No. Po 75 bił. Ent nie wiem, czy dojdzie nawet. 140. No, musimy spróbować zaatakować. No. Jak nie wejdzie kryt, to jest lipa.
Kryt poproszę. Bez kryta, niedobrze. 5 mi zabił, o! On będzie miał pierwszą rundę jeszcze. Ja tego nie wygram, co ty? Jeszcze boską siłę mu rzucił. Co ty? Nie zabiję tych rogaty. 700 coś? Bez many? O, szanujmy się. Wystarczy, że on będzie klikał turtla i na kontrataki grał po zwierzę, to wygrał. Teraz mnie jeszcze zaatakuje w auto już. O Jezus Mariana. Dobra, no ale próbujemy do końca, no co mogę powiedzieć. Bohater mnie zaatakuje tymi jednostkami. Zaszlachtuje mnie. Będziemy strzelać po 17. Jakbym miał namiot medyka chociaż. A nie, mam przecież, ale już chyba się skończył. Skończył się, bo go nie widzę w inicjatywie. Jakby szczęście wpadało chociaż. Już połowę straciłem, a jemu nie zabiłem połowy jednostki, więc... Lipa straszna. Jeszcze tam mam miecz Vorpal w plecach i tyle. Musiałbym wieżę rozwalać. Jakoś nie pali mu się do tego. Nie wygram, co ty? 50? Nie no, nie, nie, nie. Musimy poczekać chwilę na jednostki i tyle. Tego pierwszego mogę uklepać. Ale tutaj trzeba czekać na jednostki i na manę. Jest tu, aż tu gdzieś źródełko z maną? Na mapie? No, tu nie widzę, tu nie widzę. Tu nie widzę. No nie masz. Niedobrze. O, to szczęście morale sobie weźmiemy jeszcze. No nic, musimy chwilę przedziadować i może uda się. Jakby tu nie było murów po prostu, to by nie było żadnego problemu. To by nie było żadnego problemu. Więcej jednostek sobie dokupimy. Ile ty masz regenu many, naturę? 21? Sporo. Nie, to naładujemy się. Nie, 6 XD. Niski, a tam średni w tym. Czekaj, zaatakujemy tego. I teraz ile tam masz jednostek? To jest te 700 coś, nie? Tak, 780. No nic, ale. My to możemy przecież inaczej jeszcze zrobić. Bo my możemy zrobić tak, że ja się przeteleportuję. Nie masz wystarczającej ilości many? Co? No dobra, no jak nie ma, to nie ma. A my możemy sobie stąd jednostek nakupywać. Przecież i sobie do zrobimy, jakby wiesz. Dopełnienie, dojazd taki, nie? Że tutaj tymi jednostkami trochę obijemy wroga i... I dopiero wtedy sobie go zaatakujemy i śluz. Gdzie tu mogę łódź najszybciej zdobyć? Okręt szalasy masz? Masz. Więc tutaj. A ja po prostu nie mogę mu pozwolić, żeby wyszedł jednostkami. Poczekamy na wsparcie ogniowe i tyle. Już rozumiem, po co mi było 20 smoków. Tydzień pszczoły. Czyżby zaklęcie rój pszczół był silniejszy? Nie. Ulubiony tydzień dzieciaków. Ule produkują 3-krotnie większą ilość miodu. I teraz już tu mamy wyzwanie. Ale my sobie przywołamy jeszcze więcej istot. Szczególnie łuczników, druidów i enty. Enty. Druidów. I łuczników. 31.
Średni. Dobra, ten ich obije trochę. No i spróbujemy wtedy zaatakować. Wyzwanie. Chyba, że damy te jednostki temu. I on sobie z nimi zaatakuje. Tak możemy zrobić chyba. Daj mi te sukuby, daj mi tych i zmory i arcydiabołów. No i teraz powinniśmy być w stanie to rozwalić bez dwóch zdań. No i spróbujmy, zobaczymy. Trochę lipa, bo sukuby będą mogły mnie ranić, ale powinno się jakoś udać, miejmy nadzieję. Rozwalmy te sukuby. Aż strach nimi strzelać, nie? Bo nie działa na istoty demoniczne, więc pewnie swoich wszystkich zrani. Więc trzeba uważać. Zranie swoich, nie? Odbije się po moich. No, enty, druidy i łucznicy. Musimy jednak chyba zaprzestać w takim razie używania tego zaklęcia, a po prostu wystawić jej do ataku na mele. Masz balistę? Nie masz balisty? No to dobrze. Jaki to jest bohater w ogóle? A ten sam. Alastor, czy jak on tam ma? Nie, Sinita. Dobra, nie masz już sukubów, więc git. Bo mi nie zahipnotyzujesz już nic. Teraz będzie grat meteorytów, coś czuję. Nie, jednak wrażliwość. Idą demony na jednorożce. Piekielne. Ale ja mogę sobie już rzucić grat meteorytów. Albo rzućmy kulę ognia, bo będę mógł rzucić dwie. Ogień kontra ogień. No jest takie powiedzenie nawet. Płomienie zwalczaj ogniem. No ale jak mam teraz nagle... Nie wiem, 50 tych zmur. Czy 30 prawie czartów, no to już te 700 rogatych demonów to jest nic. Przedtem miałem tylko same enty do walki, nie? Nie chcemy atakować, więc ty się przejdź. Bo zabijesz swoje jednostki. Druidzi mogą strzelać jeszcze prostą strzałeczką, to będzie już jak spacer po parku. Jezus, ale jestem zdenerwowany tym, że nie nagrało mi tamtej części głosu. Muszę bardziej na to zważać. Przydałoby się kupić, kurde, mikrofon nowy, ale w tym miesiącu niestety budżet mi będzie bardzo ograniczać. Może w przyszłym się uda. Jeden łucznik jeszcze został. Patrz, jeden łucznik zastrzeli dwa rogate demony. Bez strachu. No i nie masz już jednostek za bardzo, chłopcze roztropcze. Kurde, jeden musiał przeżyć. A, już nie przeżyje, druid go wystrzela. Ciekawe, czy pięciu arcydiabłów rozwali czterech tych. Jakby mu weszło szczęście, to myślę, że tak. Ale patrz! Oni są z innej frakcji i nie mają tyle szczęścia i morale, co ja. Mają 0-1, a moje jednostki mają 3-1. Więc no... Aha! No tak, jemu armia zmniejsza szczęście, bo ma ten...
Jak dobrze pamiętam, że zamek chyba zmniejsza 6 o 2? Inferno, czy coś? Bo ja powinienem mieć 3-3. Bo mam eksperckie szczęście. A wali, co za różnica? Ważne jest to, że jest zwycięstwo z mojej strony. No i o to chodzi. Tak ma być. No i zwycięstwo bez dwóch zdań. Obietnica dotrzymana. Miasta demonów odzyskane. Smoki wrócą. Smoki, strzeżcie się. Udało się. Na dzisiaj to jest koniec, bo następnej mapy bym na pewno nie zdążył rozegrać. Także ja się z Państwem żegnam. Mam nadzieję, że następnym razem nie pojawi się znowu ten błąd bez głosu i trochę lipa. Ale walić to. Do następnego. Kiedy będę Hiroski dalej, nie wiem. Mam nadzieję, że uda się coś opierdzielić jutro, chociaż wątpię, bo turniej mam jutro. W niedzielę rano może, chyba że będzie Gothic, bo potem mam turniej wieczorem. A walić, zobaczymy. Dobra, ja zwijam, serdeczne papaczki, hejcia JD.